Platforma Authenti to jest takie proste, bardzo intuicyjne narzędzie, służące do tego, że jeżeli mamy podpisać umowę czy z kontrahentem, czy na przykład z pracownikiem, współpracownikiem i jesteśmy na odległość, pracujemy zdalnie, albo w danym momencie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać na kuriera, czy wysłać dokument tradycyjną drogą pocztową, to wtedy faktycznie możemy skorzystać z platformy Authenti i wysłać taki dokument do podpisu. On będzie prawnie wiążący i będzie zawierał w sobie tę warstwę elektroniczną podpisu elektronicznego. Tak w największym skrócie opowiedziałam o platformie Authenti, ale dzisiaj właśnie z Mateuszem będziemy chcieli też tak w taki dosyć sposób praktyczny opowiedzieć Państwu o tym, co się w ogóle wiąże z podpisem elektronicznym, jaka jest idea podpisu elektronicznego, z czym to się wiąże w praktyce dla przedsiębiorców. No właśnie, i ja chciałbym w tym momencie, bo spotkaliśmy się właściwie w dobrym momencie z dwóch powodów. Po pierwsze, znów mamy sytuację, w której na pewno firmy będą się ewakuować, że tak powiem, do domów, bo niestety pandemia szaleje. Ale z drugiej strony, ja z mojego właściwie sytuacja z wczoraj, z mojego własnego podwórka, wypełniłem dokument elektroniczny. Chodziło o deklarację PPK i wysłałem do osoby zainteresowanej ten dokument. Niestety musiałem go jeszcze później wydrukować, podpisać fizycznie, pójść na pocztę, zapłacić za list polecony i wysłać go ponownie. Czy podpisy elektroniczne mogą odpowiedzieć, mogą pomóc mi w tej sytuacji i czym właściwie jest ten podpis? Tak, jak najbardziej. Podpisy elektroniczne właśnie służą temu, żeby nie musieć fizycznie drukować dokumentu, który chcemy podpisać i fizycznie nanosić ręcznie podpisu na dokument. Także zanim jeszcze tak dokładnie, Mateusz, odniosę się do Twojego pytania, ale może to częściowo też jest odpowiedź, chciałabym opowiedzieć wszystkim o takim paradoksie paperless. Bardzo często, a właściwie praktycznie zawsze, tworzymy już teraz dokumenty w formie elektronicznej. Przeważnie jednak używamy komputera, może niektórzy jeszcze używają maszyny do pisania, nie wiem, ale rzadko kiedy mamy właśnie taką postać pisemną, że faktycznie długopisem na kartce spisujemy umowę. Przeważnie ona powstaje w formie elektronicznej i ona przeważnie jest również archiwizowana u nas w formie elektronicznej, czyli mamy tą wersję elektroniczną albo zeskanowaną, albo mamy tą postać też w naszych zasobach na dysku. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie chcemy ją podpisać, to wychodzimy z tego środowiska elektronicznego, czyli drukujemy i nanosimy swój podpis. Authenti właśnie zajmuje się tym, żeby nie wychodzić z tej formy elektronicznej od początku procesu do końca, czyli zajmujemy się tak naprawdę odpapierzaniem biznesu, czyli nie używamy papieru, jesteśmy w pełni paperless i doprowadzamy do tego, że od momentu wytworzenia tego dokumentu, kiedy pracujemy nad tą umową, albo kiedy nam po prostu kontrahent wysyła tą umowę do podpisu, to możemy na tym dokumencie złożyć podpis elektroniczny i również w taki sposób archiwizować ten dokument, bo on jako trwały nośnik od razu nam przychodzi na maila albo w zależności od tego, jaki to jest podpis, po prostu od razu to archiwizujemy w formie elektronicznej. Także między innymi platforma Authenti i każde inne rozwiązanie paperless właśnie służy temu, żeby odpapierzać biznes, żeby nie używać papieru, nie używać drukarek, nie używać tych wszystkich sprzętów, które powodują, że faktycznie musimy ten dokument wydrukować, pójść na pocztę czy zamawiać kuriera specjalnie, aby do drugiej osoby ten dokument, że tak powiem, dotarł, a jeszcze ta druga strona, jeśli to jest tylko oczywiście jedna strona, która z nami podpisuje dany dokument, to ona też musi to samo zrobić. Czyli oprócz tego odpapierzania biznesu, zajmujemy się też oszczędnością czasu tak naprawdę, już nie mówiąc o oszczędnościach kosztów związanych z użyciem jakby wszystkich tych narzędzi, które służą czy drukowaniu, czy nakładaniu takiego podpisu zwykłego długopisem. I powiem Ci, odpowiadając już tak wprost, bezpośrednio na Twoje pytanie, Mateusz, to ja
jak najbardziej. Podpisy kwalifikowane służą głównie do kontaktu z administracją publiczną i z urzędami. Tam faktycznie są już takie możliwości, żeby do urzędu wysłać dokument, który jest z podpisem elektronicznym kwalifikowanym i ten dany dokument, który musimy podpisać podpisem kwalifikowanym, po prostu nakładamy ten podpis, a następnie zgodnie z wytycznymi danego urzędu kierujemy go do po prostu odpowiedniej jednostki, która ten dokument może zweryfikować i zwalidować. Tak to wygląda w praktyce. No właśnie, zatytułowaliśmy nasz webinar podpis elektroniczny w praktyce, ale ty również już użyłaś określenia podpis kwalifikowany. Ja chciałem zapytać, na czym polega to rozróżnienie? Super pytanie, Mateusz. Myślę, że ono też może być interesujące dla wszystkich osób, które nas w tej chwili słuchają. Generalnie przeważnie jednak, jak słyszymy takie wyrażenie podpis elektroniczny, to nam się wydaje, albo w większości kojarzymy go z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czyli gdzieś tam w większości mentalności Polaków jest takie przekonanie, że tylko mamy do czynienia z jednym rodzajem podpisu elektronicznego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem EIDAS, jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej właśnie w sprawie identyfikacji elektronicznej na rynku wewnętrznym i ono jakby definiuje trzy rodzaje podpisu elektronicznego, które to są jakby funkcjonują i są wiążące w Polsce, w całej Unii Europejskiej. I to jest zwykły podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny. Czyli już mówiąc ogólnie o podpisie elektronicznym, musimy mieć świadomość, że tak naprawdę ktoś może zapytać, ale który ten podpis elektroniczny? I co to tak naprawdę jest? Zgodnie właśnie z tym rozporządzeniem mamy dokładne definicje, co stanowi dany rodzaj podpisu elektronicznego. Jeżeli chodzi tutaj, wyświetlamy to, jeżeli chodzi o zwykły podpis elektroniczny, taki najprostszy, to są po prostu dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i użyte są przez tego podpisującego jako podpis. Jest to bardzo prosta definicja, taka konstrukcja i warto też dodać, że jakby rozporządzenie EIDAS nie ogranicza technologii zapewniającej to dołączenie i powiązanie, wobec czego różne platformy czy na różny sposób ten podpis elektroniczny zwykły jakby przekazują do użycia. Dalej mamy podpis zaawansowany, elektroniczny, który już musi być unikalnie przyporządkowany podpisującemu. Oznacza to w praktyce, że musimy wiedzieć, że albo z dużą dozą pewności wiedzieć, że osoba, która jest po drugiej stronie, jest tą, za którą się podaje. I tu mamy po prostu do czynienia z identyfikacją tożsamości, silną identyfikacją tożsamości drugiej osoby i wtedy ten podpis ma wymiar podpisu zaawansowanego i jest też ten kwalifikowany podpis elektroniczny, który różni się tym, że jest weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Także tak naprawdę warto mieć świadomość, że mamy różne rodzaje podpisu elektronicznego i po prostu w zależności od umowy, którą kierujemy do podpisu, możemy też ją różnie podpisać. Ma to o tyle istotne znaczenie, że podpisy zwykłe i zaawansowane po prostu są dużo tańsze, a można nimi ponad 90% transakcji w obrocie gospodarczym podpisać. Niekoniecznie trzeba używać tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oczywiście mówię tutaj o umowach takich biznesowych z pominięciem tak jakby kontaktu z urzędami, bo one w szczególności w ramach jakby kontaktu z przedsiębiorcami czy z obywatelami dla niektórych dokumentów właśnie życzą sobie taką formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeszcze chciałam powiedzieć, co to tak w praktyce oznacza pod względem tak jakby weryfikacji i technologii. Ten zwykły podpis elektroniczny to ma jedno uwierzytelnienie, tak mówiąc w praktyce, i na naszej platformie jest to uwierzytelnienie
adresem e-mail. Oznacza to, że mając imię, nazwisko, minimalnie konsumenta i jego adres e-mail, można skutecznie wysłać taki dokument do podpisu elektronicznego. Jeżeli natomiast mówimy o zaawansowanym podpisie elektronicznym, to tutaj mamy dwuskładnikowe uwierzytelnienie. I tutaj oprócz tego adresu e-mailowego albo autoryzujemy umowę na przykład kodem OTP, wzorem na przykład przelewu bankowego, tak jak robimy przelew bankowy, to przychodzi nam SMS, wpisujemy one time password do właściwego okienka i wtedy nam się ten przelew zatwierdza. Tak samo jest w podpisie elektronicznym, że po prostu wpisujemy kod do odpowiedniego okna w aplikacji i po prostu nam się ten podpis nakłada na dokument. Oczywiście w zależności od procesu mamy tutaj jeszcze możliwość wideoidentyfikacji danej osoby, wtedy mamy jakby pewność, że to jest ta osoba, do której kierujemy dokument. I oczywiście kwalifikowany podpis elektroniczny jako trzeci ten podpis. Tutaj dla jego skuteczności musimy najpierw faktycznie pozyskać ten certyfikat kwalifikowany i aktywować go, a następnie go użyć na dokumencie. Także będę o tym być szczegółowo mówiła trochę później, ale tutaj po prostu do skutecznego złożenia podpisu na dokumencie jest po prostu potrzebny ten certyfikat. No właśnie, i tutaj bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, bo że my wykorzystujemy podobne uwierzytelnienie, natomiast przelewy w internecie. Tak. Czy to oznacza, że my właśnie w praktyce używamy już takiego podpisu elektronicznego, czy używamy po prostu podobnego uwierzytelnienia? Używamy podobnego uwierzytelnienia, bo wszystko to, co stanowi warstwę elektroniczną, co stanowi o tym, że to jest podpis elektroniczny, ani albo nim nie jest, to jest to, co robią firmy, które profesjonalnie się tym zajmują, czyli taka firma Authentic. Po prostu ona wprowadza na tą warstwę elektroniczną wszystkie niezbędne jakby dane, aby uznać, że ten dokument faktycznie jest podpisany drogą elektroniczną, podpisem elektronicznym, a to jest właściwie forma uwierzytelnienia. Pewnie nie wiem, czy tutaj jak nasi dzisiaj słuchacze, kiedyś było tak, że jak chcieliśmy mieć jakiś wyciąg z banku, to po prostu faktycznie trzeba było iść, uzyskać zaświadczenie, że na przykład mamy takie dochody. Kiedyś to było wszystko w taki sposób, musiało być zatwierdzone ręcznie. A teraz mamy wyciągi bankowe elektroniczne, które nie są opatrzone dodatkowym podpisem. Jest to po prostu forma elektroniczna przyjęta. Tak samo robimy, korzystamy z bankowości elektronicznej, korzystamy z Blika, korzystamy z takich nowych technologii. Podpis elektroniczny Authentic też jest taką nową technologią, która po prostu umożliwia w sposób łatwy, prosty, intuicyjny złożenie tego podpisu elektronicznego na dokumencie właśnie za pomocą takiego sposobu uwierzytelnienia. Także no, jak widać, wszystko się zmienia i ten świat bankowy się zmienia, finansowy, i też technologie, które służą do składania jakby tutaj podpisu elektronicznego i w ogóle nawiązywania umów drogą elektroniczną. Zgadza się. I ta sytuacja, którą mamy obecnie na świecie, zapewne to przyspieszy i o to chciałbym też później zapytać, ale pokazałaś bardzo ciekawy slajd, o który chciałbym zapytać właśnie, dotyczący tego, kto właściwie używa tego podstawowego podpisu elektronicznego, kto zaawansowanego, a kto tego kwalifikowanego, bo mi się kojarzy, że właściwie jedyna styczność moja z podpisem elektronicznym wynikała z potrzeby kontaktu z administracją, z urzędem. Czy to jest podpis ten kwalifikowany? Jeżeli użyłeś certyfikatu kwalifikowanego do kontaktu z urzędem, to tak, ale można też użyć innych uwierzytelni w takiej komunikacji z urzędami, czy na przykład profil zaufany, tak? To są oddzielne tak jakby sposoby kontaktu autoryzowane przez administrację rządową do kontaktu. I w świecie biznesowym, o tym chciałam powiedzieć, bo platforma Authentic służy do
takich relacji jest narzędziem dla przedsiębiorców w relacjach właśnie B2B, B2C, B2Employee, czyli proszę sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, że jesteśmy firmą, która po prostu podpisuje dużo umów z dostawcami. I może być to każda firma, tak? I podpisuje zamówienia, tak? Na, nie wiem, na wyprodukowanie jakichś konkretnych elementów, nie wiem, okien. Możemy sobie tutaj różne zamówienia wyobrazić. To takie zamówienie można podpisać właśnie zwykłym podpisem elektronicznym. Wszystkie umowy sprzedażowe, właśnie związane z takimi kontraktami biznesowymi, można podpisać podpisem zwykłym lub też zaawansowanym, jeżeli nie znamy tego kontrahenta i chcemy tą identyfikację elektroniczną wcześniej przeprowadzić. Mamy też bardzo często takie umowy, na przykład NDA, tak, które są podpisywane zanim dojdzie na przykład do rozmów o współpracy. No to takie umowy też mogą być podpisywane podpisem zwykłym. Umowy na wykonanie usług. Także bardzo dużo jest taki szeroki wachlarz jest tych umów, takich podstawowych w obrocie gospodarczym fizycznie do skorzystania z tego podpisu zwykłego. Tutaj nie musimy dysponować podpisem kwalifikowanym. Tam, gdzie mamy wszędzie formę dokumentową, tam możemy zgodnie z prawem po prostu używać podpisów zwykłych i zaawansowanych. No, około 90% umów w obrocie gospodarczym, tak jak powiedziałam wcześniej, można tymi podpisami podpisać. Jeżeli chodzi o zaawansowany podpis elektroniczny, to tutaj głównie właśnie w ramach rynku finansowego to my jako Platforma Authentii udostępniamy możliwość podpisania na przykład rachunków bankowych na odległość, czy uruchomienia jakiejś linii kredytowej, podpisania umowy na kartę kredytową, czy no, na przykład nie wiem, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia. Także cały czas jesteśmy tutaj w tej pierwszej warstwie, czyli zwykłego i zaawansowanego podpisu elektronicznego. Także to wszystko można no, w prosty, intuicyjny i tani przede wszystkim sposób, w taki sposób podpisać. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny, to wszędzie tam, gdzie mamy formę pisemną, właśnie pod rygorem nieważności, czy wynikającą bezpośrednio z ustawy, że taka forma pisemna, odręczna taka jest jakby wymagana na dokumencie, to są pewne umowy w obrocie gospodarczym, które takiej formy wymagają. Może być to na przykład umowa o pracę. Umowa o pracę jest takim specyficznym kontraktem, który właśnie dla swojej sprawności wymaga formy pisemnej, czyli w przypadku elektronicznym będzie to forma z podpisem kwalifikowanym. Również umowy z przeniesieniem praw autorskich są takimi umowami, które trzeba zawierać w sposób taki z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, czy na przykład umowy leasingowe też. Też jakby konkretne przepisy ustawy definiują, że to musi być taka konkretna forma tego podpisu elektronicznego złożonego pod dokumentem. A większość takich, jeżeli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o takie podstawowe, nie wiem, zamówienia nawet do biura, kawy, usług sprzątających, wykonania, nie wiem, na przykład jakiejś strony internetowej, nie wiem, landing page'a, nawet jeżeli jesteśmy mikroprzedsiębiorcą, jesteśmy taką osobą, która samodzielnie jest freelancerem, po prostu prowadzi działalność gospodarczą, no to też po prostu, żeby nie drukować dokumentów, to też taką każdą umowę można podpisać właśnie tymi zwykłymi lub zaawansowanymi podpisami elektronicznymi. Super, dziękuję za to rozróżnienie, Aniu. I właśnie chciałbym się ciebie zapytać właśnie o to, o co pokazałaś, w sensie kto używa tych podpisów, bo ciekawi mnie sytuacja, zwłaszcza taka, w której po jednej stronie na przykład trzeba podpisać umowę na dwie ręce. Jeżeli będziesz mówiła o tym rozróżnieniu, to mnie by bardzo ciekawiło. Co w przypadku, jeżeli umowę podpisuje kilka osób? Super pytanie, Mateusz, bo właśnie tym się zajmują platformy do podpisu elektronicznego, czyli nie tylko samym podpisem jednym, tylko dystrybucją umowy
taki sposób, aby ona na tej umowie zostały zebrane wszystkie podpisy właściwych osób. Czyli zakładając, że jestem przedsiębiorcą, prowadzę na przykład agencję pośrednictwa pracy i wysyłam bardzo dużo umów do przyszłych współpracowników, pracowników, zleceniobiorców, czy takich osób, które wykonują umowy o dzieło. Mam ich bardzo dużo, oni są w różnych lokalizacjach, a sama na przykład reprezentuje spółkę, która ma podwójną lub potrójną reprezentację, w zależności od umowy, to platforma Authenti umożliwia nadanie takiej umowy, wskazanie wszystkich odbiorców tej umowy, czyli zarówno tego przyszłego na przykład zleceniobiorcy, czy przyszłego wykonującego usługę, czy nawet umowy o pracę, i platforma dystrybuuje tę umowę do wszystkich wskazanych odbiorców, wysyła im linki, bezpieczne linki na adresy mailowe. Osoby te wchodzą na te linki, są prowadzone w dosyć łatwy, intuicyjny sposób, to żeby złożyć dany podpis elektroniczny, i automatycznie to się wszystko dzieje, umowa wraca z powrotem do nadawcy. Czyli jeżeli jestem takim przedsiębiorcą, prowadzę na przykład agencję pracy tymczasowej, to się nie martwię o to, że nie wiem, dana osoba albo jest na Ukrainie, bo jest na przykład pracownikiem, który nie jest bezpośrednio z Polski, a chcemy zawrzeć to zobowiązanie, żeby taka osoba na przykład pojawiła się w pracy, czy wykonała jakąś konkretną czynność, to może właśnie za pomocą platformy Authenti nadać taki dokument i on z powrotem wraca, i na jednym dokumencie jest wiele podpisów tych konkretnych osób, które zdefiniowaliśmy. Jest to tak zwany wielopodpis. Z jednej i z drugiej strony on może być. Czasami mamy do czynienia z, kiedy mamy umowę B2B, że jest dwóch reprezentantów jednej strony, po drugiej stronie też jest dwóch, więc mamy też cztery podpisy na jednym dokumencie, ale o nic się nie martwimy, bo tak naprawdę to platforma dystrybuuje dokument, i po podpisaniu tego dokumentu przez wszystkie strony, jednocześnie wszystkie strony tego dokumentu otrzymują trwały nośnik, czyli swój jakby dostęp do oryginału tego dokumentu, który został podpisany. Nie musimy się martwić ani o skanowanie tego dokumentu, ani to, żeby dzwonić na przykład do konkretnej osoby i pytać, czy podpisała, czy wysłała tą umowę, albo czy odesłała tą umowę na przykład kurierem. Także przechodzę do tego, że bardzo dużo tutaj mamy klientów z obszaru właśnie HR-owego, w szczególności teraz, tak, kiedy większość pracowników pracuje z domu, często mamy organizacje rozproszone, gdzie dane osoby pracują w różnych miastach, w różnych częściach Polski, i nie ma takiej możliwości, żeby dosyć szybko, prosto, łatwo właśnie podpisać, czy na przykład jakiś aneks do umowy, na przykład o pracę, albo czy jakiś konkretny dokument, nawet w relacji takiej pracowniczej, czy w przypadku na przykład agencji pracy po prostu zawrzeć taką umowę na odległość, aby ta osoba też się czuła pewnie, że ona może na przykład przystąpić do pracy i ma już ten dokument w formie elektronicznej, a z drugiej strony my też jesteśmy pewni, że ta osoba jakby obejmie to stanowisko lub faktycznie przystąpi do wykonywania tych zadań określonych w umowie. I co jest jeszcze istotne, w ramach tego obszaru HR umożliwiamy też wydanie zdalne certyfikatu kwalifikowanego dla drugiej strony. Jeśli mamy taką sytuację, że na przykład sami dysponujemy certyfikatem kwalifikowanym chmurowym, a na przykład przyszły pracownik, z którym chcemy podpisać umowę o pracę, może być to na przykład programista, który nawet nie pracuje w Polsce albo pracuje w innej części Polski, możemy w ciągu do 15 minut wydać ten podpis kwalifikowany zdalnie. Tym się zajmuje całkowicie platforma Authenti, nadawca się w ogóle o to nie martwi. Po prostu nadaje ten dokument do podpisu. My przeprowadzamy zdalnie taką identyfikację tożsamości do wydania certyfikatu kwalifikowanego. Po wydaniu tego certyfikatu ten przyszły pracownik podpisuje się na umowie tym podpisem kwalifikowanym, i dla nas jako dla nadawcy, dla przedsiębiorcy mamy ten podpis pod tym dokumentem w sposób szybki, łatwy i prosty, nawet w ciągu jakby 15 minut. Także to jest ta szybkość tych transakcji, jest jakby takim ważnym, kluczowym elementem, że możemy sobie zaoszczędzić czas, jakby nie dodając sobie tej pracy administracyjnej, która wiadomo, że nie zawsze mamy taką przestrzeń czasową, żeby poświęcać na to czas, możemy się skupić na klientach, na pozyskiwaniu nowych klientów.
Zgadza się, tak, duża wartość. Bo to jest też zapewne oszczędność, niesamowita oszczędność czasu i zasobów w firmie. Tak, znaczy jeszcze tutaj chciałam, Mateusz, jakby podkreślić, bo tak zahaczyłam tylko o ten, kto używa najczęściej e-biznesów, że tylko HR, tak? Więc oprócz tego, oprócz HR, tego całej branży HR-owej, również i to, a przede wszystkim tak naprawdę branża sprzedażowa, czyli to, kto używa, właściciele biznesów, szefowie sprzedaży, kierownicy regionalni, przedstawiciele handlowi, agenci, marketerzy, planerzy, pracownicy biur obsługi. Także jest tego bardzo dużo. Tutaj można sobie tylko, jakby każda firma ma swoją specyfikę i ma więcej jakby tych osób, które korzystają z e-podpisu. To jest bardzo duży rynek. Tak jak mówię, czasami mamy tak, że przedstawiciel handlowy jeździ po całej Polsce, zbiera jakieś zamówienia i po prostu od razu faktycznie może nadać tą umowę do podpisu. I taka osoba, która zamawia coś, może od razu się zobowiązać i można na przykład od razu takie zamówienie już rozpocząć wykonywać, bo często się na przykład umawiamy ustnie, a nie ma jeszcze podpisanych w papierze tych wszystkich dokumentów, w związku z tym wstrzymujemy się, czekamy z jakimiś naszymi dalszymi działaniami po to, żeby na przykład albo wytworzyć zamówienie, albo na przykład nie wiem, mieć świadomość, że otrzymamy wynagrodzenie, zapłatę za konkretną usługę. Także to jest największy rynek, ten taki rynek sprzedażowy. Tam, gdzie wszędzie mamy tą potrzebę szybkiego zamykania transakcji, szybkiego podpisywania umów w celu tego, żeby jak najszybciej dane zamówienie mogło funkcjonować, no to wtedy używamy tego podpisu elektronicznego, zwykłego. I oczywiście cały obszar finansowy, to też jest bardzo duży obszar. Ponad 1/3 klientów Authenti, a myślę, że może nawet więcej, to klienci z sektora właśnie finansowego, gdzie właśnie, czy można podpisać umowy faktoringowe, tak jak w BB Financial Services, nie trzeba po prostu tego podpisywać w papierze, można, czy uzyskać kredyt w taki sposób, albo nadać taką umowę kredytową, czy otworzyć rachunek bankowy na odległość, czy po prostu w ogóle dyrektorzy finansowi w swojej bieżącej pracy zazwyczaj potrzebują podpisu kwalifikowanego, żeby właśnie czy sprawozdania finansowe, czy jakieś inne dokumenty niezbędne przygotowywać, jeśli mają stosowne pełnomocnictwa w organizacji do tego, aby pod tymi dokumentami się podpisać. Także to jest ogromna jakby też możliwość podpisywania tych dokumentów, umowy na przykład też ubezpieczeniowe są takim... taką umową, która często jest opatrywana właśnie podpisem elektronicznym albo pieczęcią elektroniczną. Także tutaj sposobów używania jest bardzo dużo. W praktyce właśnie wyobrażam sobie to tak, że nawet jeżeli jestem przedsiębiorcą, który ma iluś sprzedawców w Polsce, którzy jeżdżą do klientów z całego, powiedzmy, regionu, można by było powiedzieć, że dotychczas to podpisanie umowy odbywało się poprzez spotkanie, następnie wracamy do biura, sporządzamy umowę, dosyłamy sobie dokumenty i dopiero musimy wysłać ją kurierem, gotową umowę do podpisu do naszego klienta. Czy w praktyce wygląda to, ja to rozumiem tak, że możemy właściwie na jednym spotkaniu z klientem podpisać umowę poprzez podpis kwalifikowany albo nawet mieć jakby dokument, który jest już potwierdzony, nie spotykając się z danym klientem, nie wysyłając sobie tych dokumentów i rozpocząć, powiedzmy, zlecenie, już wysłać do firmy, że tak, to zlecenie jest potwierdzone, możemy zacząć się realizować. Więc to jest, uważam, bardzo duża oszczędność czasu i zasobów i kosztów właściwie. Więc myślę sobie, że wielu z naszych klientów i tutaj uczestników tego webinaru, to są firmy, które w taki sposób również działają. Stąd zaznaczam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowe rozwiązanie. Można to zrobić na dwa sposoby i też tak w praktyce znamy dwa sposoby na zawieranie takich umów. Jeżeli handlowiec bezpośrednio jedzie do przyszłego klienta, kontrahenta i uda mu się na tym spotkaniu zarówno uzgodnić warunki biznesowe, jak i uzyskać to potwierdzenie, że
że dana firma na przykład zamawia taki produkt, to można albo bezpośrednio w trakcie tej rozmowy nadać tą umowę, niekoniecznie ta osoba, z którą rozmawiamy, jest tą osobą upoważnioną do reprezentacji u tego klienta, u której jesteśmy, ale możemy, siedząc przy biurku, pijąc kawę z tą osobą, nadać dokument do podpisu, na przykład za pośrednictwem platformy Authenti, i taki pracownik też może dać swojemu szefowi znać, ok, takie warunki są ustalone i ta umowa może być podpisana już bezpośrednio na tym spotkaniu elektronicznie, albo jeżeli wymagana jest akceptacja, szersza akceptacja, bądź wymagana jest jakaś, nie wiem, negocjacja tych zapisów, bądź na przykład wcześniej kontrahent nie miał szansy zapoznać się na przykład z wzorem umowy, albo chciałby to przejrzeć, albo dział prawny chciałby pewne rzeczy przejrzeć, to też mamy taki drugi scenariusz, że ten przedstawiciel handlowy wraca do firmy, ustala te wszystkie zapisy, nadaje przez platformę Authenti już bezpośrednio z biura tą umowę do podpisu uzgodnioną elektronicznie, ta umowa z powrotem wraca dla jednej i drugiej strony, wszystko się dzieje w ciągu kilku minut, nie trzeba na nic czekać, nie trzeba czekać ani na kuriera, nie trzeba go zamawiać, mamy wtedy ten krótki czas, możemy sobie nawet wyobrazić, że po takiej rozmowie na drugi dzień ta umowa jest podpisana. To jest niesamowita korzyść, że możemy faktycznie się skupić na tym, żeby porozmawiać z klientem, żeby na przykład zadbać o jego potrzeby, porozmawiać o tych potrzebach, które są nawet w kontekście przyszłej sprzedaży, albo po prostu nawet towarzysko sobie porozmawiać, niż po prostu przeznaczać ten czas na to, żeby coś w papierze albo drukować, albo na przykład koncentrować się na tych działaniach, które polegają na tym, żeby wysyłać dokument drogą taką pocztową czy kurierską. Zgadza się. Aniu, to wyobraźmy sobie, ja jestem przedsiębiorcą i rzeczywiście jestem i widzę, że to rozwiązanie na pewno usprawniłoby mój biznes. I teraz... ile ja muszę podpisywać umów, ile ja muszę mieć takich dokumentów, które rzeczywiście jakby są w obiegu, żeby stwierdzić, że tak, rozwiązanie e-podpis czy e-podpis zaawansowany jest dla mnie, żeby z niego skorzystać. Powiem tak, jeżeli jesteś bardzo takim mikroprzedsiębiorcą młodym, nie masz dużo umów, to do 5 umów generalnie nasze rozwiązanie na platformie Authenti jest bezpłatne. Czyli jeżeli podpisujemy do 5 umów miesięcznie, w ogóle jakichkolwiek umów, to możemy w ogóle bezpłatnie z takiego rozwiązania skorzystać. Czyli możemy sobie wyobrazić, że po prostu wysyłamy do swoich kontrahentów za darmo poprzez narzędzie Authenti taką umowę do podpisu i ona wraca. Czyli do 5 umów, tak jakby to nas nic nie kosztuje. Jeżeli mamy powyżej 5 umów, no tak policzyliśmy, że to jest mniej więcej tyle, ile trzeba wydać za przesyłkę poleconą i z potwierdzeniem odbioru, to już nas, że tak powiem, stać na to, żeby wykupić podstawowy pakiet, takie konto pro, które u nas na platformie Authenti kosztuje 48 zł miesięcznie. Za te 48 zł miesięcznie, jeżeli mamy, nie wiem, 30, 50, 100, tuż i mamy nieograniczoną liczbę dokumentów do wysłania, po prostu płacimy za to 48 zł. Także te rozwiązania związane z takim podpisem zwykłym i zaawansowanym są dużo tańsze niż certyfikat kwalifikowany na przykład na 1 rok, 2 lata lub 3 lata, bo takie są główne modele w Polsce do podpisu elektronicznego. Także to jest rozwiązanie proste, łatwe, jeżeli ta osoba jest mikroprzedsiębiorcą i ma tych dokumentów mniej niż 5 albo do 5, to spokojnie bezkosztowo może być paperless, bezkosztowo może do swojego kontrahenta wysłać umowę do podpisu elektronicznie. Dobrze, to co muszę zrobić jako przedsiębiorca, żeby z takiego podpisu skorzystać? Jakbyś mogła teraz o tym opowiedzieć. To, co musisz zrobić, jeżeli chcesz wysyłać do 5 dokumentów miesięcznie, po prostu wejść na stronę Authenti, www.authenti.com, założyć darmowe konto. I od tego momentu po prostu możesz nadawać 5 dokumentów miesięcznie, gdybyś miał taką potrzebę, albo twój biznes by się rozwinął i na przykład miałbyś nowych dostawców, miałbyś więcej tych umów, to po prostu klikasz na stronie kupuję plan pro
i korzystasz tak jak z Netflixa. To jest taka subskrypcja. My działamy w modelu Software as a Service, więc tak jak mamy dostęp do Netflixa, oglądamy sobie filmy, tak samo mamy dostęp do platformy Authentii i wtedy, kiedy sobie mamy taką potrzebę, żeby podpisać się dokument elektronicznie, nadać dokument do kontrahenta elektronicznie, no to wtedy po prostu korzystamy z tego i korzystamy z tego abonamentu, który nas obowiązuje. Także to jest dosyć proste. Po prostu trzeba wejść na stronę i kliknąć. My w ogóle mówimy o sobie, że jesteśmy taką platformą One Click i Signature, to znaczy, że faktycznie dzięki jednemu klikowi możemy podpisywać elektronicznie i być paperless, ale nie powiedziałam czegoś ważnego. Generalnie rozwiązanie nasze platforma Authentii ma tak, że zawsze odbiorca nie płaci za ten złożony podpis. Czyli jeżeli my jesteśmy nadawcą dokumentu i na przykład, nie wiem, mamy umowę ze swoimi dostawcami, to oni nie płacą za ten podpis po drugiej stronie. My jesteśmy płatnikami tego podpisu, wobec czego zawsze dla tej drugiej strony jest to ułatwienie w prowadzeniu biznesu. Dajemy narzędzie jako nadawcy osobie, która z nami podpisuje i ona po prostu ten podpis składa za darmo. Taki jest ten model. To jest Tak? bardzo istotne, czyli jakby jeżeli ja chcę podpisać z kimś umowę elektroniczną, to wystarczy, że ja za nią zapłacę, a tamta, ta druga strona jakby korzysta z mojej, że tak powiem, z mojej części platformy, czy powiedzmy, że z mojego pakietu. Tak, podpisujący, ten odbiorca nie płaci za złożony podpis i również nie musi niczego instalować, nie musi pobierać żadnej aplikacji, nie musi znać się na tym. Jest to tak proste jak jedno kliknięcie, więc to się podoba przedsiębiorcom i prawie milion mamy w tej chwili userów, którzy korzysta i podpisuje na platformie Authentii w taki sposób dokumenty. Także Polakom bardzo się to podoba. No tak mówię, to jest taki intuicyjny, taki przelew bankowy. Także po prostu dzięki takiemu rozwiązaniu my jako nadawcy tego dokumentu elektronicznie możemy spowodować, że ta druga strona, nasz kontrahent też korzysta z tego, że nie musi tracić czasu na to, żeby zamawiać swojego kuriera, też nie ma tych kosztów, po prostu podpisuje umowę elektronicznie. Aniu, a jeżeli mogłabyś nam poopowiadać troszkę więcej o samym procesie, tej certyfikacji tego podpisu? Okej, czyli teraz zapewne masz na myśli, żebym przeszła do certyfikatu kwalifikowanego, bo to też może dzisiaj naszych, że tak powiem, słuchaczy interesować. Co jest z tym podpisem kwalifikowanym? Bo tak jak mówiłam wcześniej, się skupiłam na trzech rodzajach podpisów i na takich głównych, które bardziej służą do takich relacji B2B, które mogą być w oparciu o formę dokumentową podpisywane, ale mamy jeszcze formę pisemną, tam gdzie mamy ten podpis własnoręczny, który w świecie elektronicznym zastępuje podpis kwalifikowany. I o tym też opowiem. Generalnie, jeżeli chodzi o podpis kwalifikowany, to mamy powiedzmy takie dwa modele, które istnieją. Pierwszy model to jest taki trochę starszy model, który polega na tym, że kupuje się certyfikat kwalifikowany, który potem służy do podpisu kwalifikowanego. I on przeważnie jest z jakimś czytnikiem kart. Czyli musimy mieć jakby specjalne takie urządzenie, taki trochę to wygląda jak taki pendrive, który się wkłada do komputera czy do laptopa i za pośrednictwem tego numeru karty kryptograficznej udaje nam się złożyć podpis kwalifikowany na dokumencie, ale mamy też podpisy w najnowszej technologii. To są podpisy chmurowe, mobilne, właśnie takie ma zintegrowane podpisy platforma Authentii, czyli nie musimy mieć tych żadnych czytników ze sobą, nie musimy wiedzieć, jak się tego używa, bo to bywa czasem dla użytkowników dosyć skomplikowane. Więc mamy takie mobilne, w najnowszej technologii podpisy kwalifikowane, które po prostu samodzielnie się jakby wczytują do programu i po prostu podajemy PIN i swój indywidualny jakby login do tego certyfikatu i też możemy dosyć łatwiejszy,
Także nie wiem, na ile nasi tutaj, że tak powiem, słuchacze znają produkty, ale na przykład takim polskim produktem, który jest taki stricte chmurowy, jeżeli chodzi o certyfikat kwalifikowany, to jest certyfikat SimpliSign, który można właśnie złożyć na naszej platformie. On się samodzielnie wczytuje i naszym jakby zadaniem jest tylko wpisanie tego PIN-u do okienka, tak samo jak przy przelewie bankowym, więc jest to dosyć proste. A jakie są, bo ty mnie pytałeś o to, jakie są sposoby wydania tych certyfikatów kwalifikowanych. Tak, jak w ogóle, co mamy zrobić, żeby dostać ten certyfikat kwalifikowany? Bo to też jest częste pytanie klientów, którzy akurat potrzebują ten certyfikat na przykład po to, żeby podpisywać sprawozdania finansowe czy jakieś dokumenty po prostu urzędowe. To wtedy musimy udać się do takim najbardziej powszechnym sposobem funkcjonującym w Polsce, to jest wizyta w centrum certyfikacyjnym, czyli kupujemy sobie na przykład na stronie dostawcy kwalifikowanego kod taki do certyfikatu rocznego, dwuletniego, trzyletniego, bo takie są modele główne dostawców kwalifikowanych. Kupujemy ten kod, musimy zweryfikować swoją tożsamość, bo dostawca kwalifikowany musi jakby mieć pewność, że wydaje ten certyfikat określonej osobie, w związku z tym musi nastąpić takie potwierdzenie tożsamości z osobą upoważnioną z ramienia dostawcy kwalifikowanego. I to się dzieje poprzez taką rozmowę face to face, gdzie jest sprawdzany dowód osobisty danej osoby. Ta osoba, która weryfikuje, po prostu stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że mamy do czynienia z tą osobą. Potrzebny jest dowód albo paszport. Ten też on musi być, wiadomo, ważny że tak powiem, zgodny z przepisami. Po tej czynności, takiej face to face, jest nam wydawany ten certyfikat. Jego trzeba potem aktywować, czyli fizycznie trzeba wprowadzić token przeważnie, aby ustalić sobie PIN i PUK, czyli takie dostępy, które my tylko znamy, możemy się uwierzytelnić i następnie możemy dysponować tym certyfikatem. Więc mamy proces wydania certyfikatu kwalifikowanego, a potem w oparciu o ten jednorazowy proces wydania możemy składać podpisy kwalifikowane już tylko z użyciem PIN-u. No mniej więcej tak, jak kiedyś jeszcze było z kartą kredytową, że najpierw trzeba było pójść do banku, złożyć wniosek, pokazać się tej pani w okienku, że ja to ja, podpisać umowę i potem przychodziła do nas karta, musieliśmy sobie ten PIN ustalić do karty, albo często dostawaliśmy jeszcze, pamiętam, w takim papierze, który był zalokowany, że nie można było zobaczyć tych czterech cyferek, no to tutaj musimy ustalić ten PIN i potem już przy składaniu podpisu kwalifikowanego za każdym razem podajemy ten PIN. Także tak to wygląda, ale podpisy już w najnowszej technologii dają możliwość wydania takiego podpisu kwalifikowanego w procesie zdalnym. Teraz mamy tak, że no, większość osób pracuje zdalnie, nie zawsze też mamy możliwość podjechać do centrum certyfikacyjnego, albo to trudno jest nam się umówić, albo po prostu nie wiemy, chcemy, żeby ktoś za nas to załatwił, bo po prostu prowadzimy biznes, nie mamy czasu na to, żeby się tym zajmować, to najlepiej zadzwonić po prostu do takiej firmy, która zrobi to za nas, trochę nam pomoże i zrobi to w pełni zdalnie. No taką firmą jest właśnie firma Authentic. My mamy możliwość wydania certyfikatów zdalnych. W zależności od tego, jaki to jest certyfikat, ta po prostu weryfikacja tożsamości jest zdalna. W przypadku naszych podpisów zintegrowanych InfoCert jest to taka rozmowa z pracownikiem Authentic, który jest przedstawicielem dostawcy kwalifikowanego i tam jest porównywana biometryka twarzy wraz z sprawdzeniem danych dowodu osobistego. Online odbywa się podpisanie tego wniosku o wydanie certyfikatu kwalifikowanego i następnie już dostaje się indywidualny tak jakby kod tego certyfikatu. W przypadku produktu polskiego SimpliSign też jest możliwe takie zdalne potwierdzenie do wydania certyfikatu kwalifikowanego i tam musimy oprócz tej biometryki twarzy, oprócz wpisania danych do wniosku o certyfikat w pełni online jeszcze musimy wykonać przelew weryfikacyjny za złotówkę, który potem jest zwracany z konta osobistego, nie z konta ze współmałżonkiem, to też jest ważne. Także jeśli nam się uda to potwierdzenie
zrealizować, to możemy mieć w pełni zdalnie taki certyfikat wydany i możemy na przykład założyć, że jeżeli mamy jakąś taką trudną sytuację, że na przykład mamy jakiś przetarg, chcemy jako młody przedsiębiorca wystąpić w jakimś przetargu i w ostatniej chwili dowiadujemy się, że właściwie tam musi być podpis kwalifikowany, pod tym złożony, a nie mamy go jeszcze do tej pory, to w takich sytuacjach przydają się te wydania zdalne certyfikatów i wtedy można do 30 minut w procesach takich Turbo Express jest wydawany taki certyfikat kwalifikowany po oczywiście całym procesie weryfikacji tożsamości. Także tak to działa. Może się to wydawać skomplikowane, ale tak jak mówię, są firmy, które się tym zajmują profesjonalnie i naprawdę robią za nas wszystko to, co musielibyśmy sami wykonać. Natomiast oczywiście jest też ta droga pierwsza, o której mówiłam, kiedy mamy tę możliwość czasową, kiedy mamy to okno czasowe, kupujemy po prostu kod, idziemy do centrum certyfikacyjnego, podpisujemy dokumenty, też są jeszcze ścieżki papierowe, jakby ktoś chciał, chociaż nie zalecamy, my jako spółka paperless, ale są takie również jeszcze procesy i tak możemy sobie wydać ten certyfikat. Oczywiście w ramach produktów na przykład M-Szafir jest też możliwość na przykład potwierdzenia tożsamości za pomocą autoryzacji poprzez bankowość elektroniczną, na przykład PKO BP, także tutaj w zależności od tego, jakiego certyfikatu poszukujemy, możemy po prostu taki certyfikat uzyskać drogą po prostu zdalną. Okej. Aniu, bardzo, bardzo istotne pytanie mi się nasunęło jeszcze w perspektywie podpisywania umów, mianowicie jeżeli chodzi o sam obieg tych dokumentów i archiwizację, czy ono się jakoś różni, bo wy jako Autenty, jako spółka paperless, jak pięknie to nazywasz, jakby promujecie rozwiązanie, aby tych papierów było po prostu mniej. A co jeżeli, nie wiem, mój kontrahent no nie jest osobą, która ufa w pełni takim nowoczesnym technologiom. Jak wtedy wygląda ten obieg dokumentów i taka archiwizacja? Czy on się jakoś różni? No, sam proces się nie różni, tylko z tego powodu, że ktoś nie ufa. No, podpis elektroniczny czy kwalifikowany podpis elektroniczny jakby jest zgodny z prawem i no nie, jakby trudno byłoby podważać jakby jego wiarygodność prawną, ale zdarza się tak, że ktoś nie ufa. I no, pierwszym takim czynnikiem to jest po prostu edukacja klienta. Na szczęście coraz więcej firm jest w bardziej świadomych możliwości podpisywania elektronicznie. Także to się ten odsetek przedsiębiorców i osób fizycznych jest z miesiąca na miesiąc większy. Jeżeli mamy takiego klienta lub kontrahenta, który nie ufa, no to na pewno to, co można zrobić, to po prostu udostępnić materiały, które na przykład ma firma, która podpisuje elektronicznie, na przykład platforma Autenti. Mamy także dla klientów naszych klientów przygotowujemy specjalną taką broszurę informacyjną, co to jest podpis elektroniczny, dlaczego on jest prawnie wiążący, jak jest zabezpieczony, dlaczego to narzędzie jest bezpieczne, tak żeby klienci naszego kontrahenta po prostu czuli się bezpiecznie, czuli się pewnie, że jeżeli w taki sposób złożą podpis, to będzie on zgodny z prawem, wiążący prawnie i tak mówię, ta edukacja jest potrzebna. Natomiast nie wiem, czy zmierzasz do pytania dotyczącego weryfikacji podpisów elektronicznych. No, dokładnie tak. Okej, czy w takim razie dobrze, to przejdźmy do tego. To... Tak, bo troszkę nas czas goni, już chciałbym właśnie jakby przejść do tej weryfikacji, do tego jak sprawdzacie, że ja to ja, po drugiej stronie. Bardziej to jest pytanie o to, jak zweryfikować, czy faktycznie dokument, który jest podpisany, jest wiążący prawnie, są na nim złożone podpisy elektroniczne. Ja tutaj udostępniłam na samym dole taki link do artykułu na blogu Autenti, gdzie można dokładnie, to jest dosyć obszerny artykuł, jak weryfikować dokumenty, albo w programach takich bezpłatnych, jak na przykład takim jest Acrobat Reader, albo na przykład w weryfikatorach podpisów
serwisu lub w ramach po prostu usługi kwalifikowanej walidacji, możemy sprawdzić, czy na dokumencie, który podpisaliśmy i możemy to też pokazać klientowi, jest ten podpis w tej warstwie elektronicznej. Zanim o tym opowiem, o tej weryfikacji podpisu, to chciałabym jeszcze taką jedną rzecz uzmysłowić, że jak mamy dokument, to często tak się spotykamy z takimi pytaniami, jest jakaś tam linia i tam jest podpis klienta czy podpis nasz. Tak, i mamy powiedzmy dokument, możemy mieć 5 dokumentów i nam się wydaje, że ten każdy dokument to powinien być podpisany, żeby on był wiążący. W świecie elektronicznym jest tak, że plik jest podpisywany, czyli nie sam dokument, nie dokument w pewnym miejscu, tylko plik elektroniczny, czyli na przykład jeżeli mamy umowę z załącznikami, to po prostu jest to, jeżeli ją podpisujemy łącznie razem z załącznikami, to po prostu na tym dokumencie elektronicznym, na tym pliku mamy warstwę elektroniczną, która pokazuje nam, czy na tym pliku jest złożony podpis elektroniczny. Czyli na przykład jakbyśmy chcieli sobie rozłączyć tę umowę i na przykład sobie powiedzmy odjąć trochę te załączniki, to wtedy powodujemy brak integralności tego dokumentu, on nie jest podpisany. Czyli chciałabym jakby uczulić, bo to też są częste pytania klientów, że mamy do czynienia nie z dokumentem podpisanym, ale z plikiem elektronicznym, który jest podpisany elektronicznie. I teraz tak, bardzo prosto można sprawdzić na przykład bezpłatnie w programie Acrobat Reader, czy dany dokument elektroniczny jest podpisany elektronicznie i przez kogo. Jeżeli na przykład mamy kontrahenta, jesteśmy małym przedsiębiorcą, a dostaliśmy od swojego zamawiającego powiedzmy jakiś dokument, który nas interesuje albo na przykład, nie wiem, zobowiązanie do zapłaty, to chcielibyśmy sprawdzić, czy faktycznie podpisała się pod nim właściwa osoba. Czasem jest tak, że nie ma wizualizacji podpisu na dokumencie, więc w ogóle czasami myślimy sobie, kurczę, przecież to przeszedł dokument, a no w ogóle nie ma tego podpisu na dokumencie. Jak to sprawdzić, jak to zrobić? Więc to się dzieje bardzo prosto, po prostu tutaj pokazuję, jak można po prostu w takim elemencie Acrobat Reader, tutaj trzeba nacisnąć na taką trochę skówkę od pióra i tu nam się pokazuje, jakie są podpisy na dokumencie. Po prostu prawy przycisk myszy i w taki sposób dosyć szybko, łatwo i prosto możemy sobie sprawdzić, jakie są pieczęcie elektroniczne nałożone na dokument i jakie są podpisy złożone konkretnie. Mamy też informacje dokładnie o certyfikatach kwalifikowanych, czy on jest ważny na moment złożenia tego podpisu, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, podpisujemy umowę z reprezentacją drugiej strony i tam powiedzmy prezesem zarządu jest osoba X, to czy ona po prostu ma ważny certyfikat, do kiedy on jest ważny, czy ta umowa jest ważna. Także to wszystko w tych kredensialach elektronicznych zaszytych w pliku jest i można po prostu za pomocą jednego kliknięcia dowiedzieć się, kto konkretnie podpisał, jeżeli to jest podpis kwalifikowany i jak on wygląda. Też chciałam powiedzieć o kwalifikowanym znaczniku czasu, który daje postać jakby daty pewnej na dokumencie. Często jak opatrujemy właśnie dokument podpisem kwalifikowanym, to też albo nie mamy jakby takiej jasności, pewności, czy trzeba nałożyć ten kwalifikowany znacznik czasu, czy nie, albo po prostu o tym nie wiemy. Natomiast istotne jest to, że wtedy, jeżeli dokument ma osadzony kwalifikowany znacznik czasu, to mamy tą datę pewną, wiemy dokładnie, kiedy ten dokument został podpisany, potem jest łatwiej nam z konserwacją podpisu, możemy też jakby ustalić po 5, 10, 20 latach, że dany dokument jest wiążący zgodny z prawem. Akurat to, co chciałam powiedzieć, że platformy do podpisu elektronicznego, przeważnie te, które działają jakby profesjonalnie, nakładają na każdy dokument kwalifikowany znacznik czasu, więc jakby o wszystkie te rzeczy związane z konserwacją podpisu, z kwalifikowanymi znacznikami nie musimy się martwić, bo po prostu fizycznie platforma do składania podpisów zrobi to za nas. Natomiast jeżeli sami mamy certyfikat kwalifikowany, jeżeli sami składamy podpis na dokumencie tak bardziej manualnie za pośrednictwem jakiegoś ogólnodostępnego programu, dlatego akurat certyfikatu, to ważne jest to, żeby dodatkowo nacisnąć taki przycisk, żeby ten kwalifikowany znacznik czasu do dokumentu dodać. Okej. Aniu, troszkę kończy nam się czas, muszę przyznać. W związku z tym chciałbym o jeszcze jedną ważną rzecz zapytać, która może być istotna dla naszych klientów, dla przedsiębiorców. Takie certyfikaty są wydawane jakoś czasowo, na pewien okres czasu, czy to są dożywotnie certyfikaty, jak to wygląda?
Certyfikaty w standardzie na rynku polskim są wydawane na rok, na 2 lub 3 lata. Więc taki przedsiębiorca, jeżeli chce na przykład, nie wiem, czy podpisywać sprawozdania finansowe, czy do różnych jakby kontaktów mieć taki certyfikat, to decyduje, czy potrzebuje na rok i ta cena jest wtedy inna niż na 2 lata, niż na 3 lata. Takie są ogólne modele. Natomiast tam, gdzie jakby my nadajemy umowę do podpisu, na przykład przez platformę Authenti i chcemy, żeby nasz kontrahent tylko podpisał jakby jedną umowę z nami, to wtedy mamy taką możliwość, żeby nasz klient skorzystał z certyfikatu kwalifikowanego na jedną transakcję i wtedy my jako kontrahent, na przykład kontrahent Authenti, płacimy za ten certyfikat kwalifikowany na jedną transakcję. Więc takie możliwości też są. Natomiast w standardzie takie główne modele to na rok, na 2 lub na 3 sobie decydujemy, który certyfikat chcemy i po prostu to realizujemy. Potem, jeżeli potrzebujemy go na dłużej, to jest taka usługa jak odnowienie certyfikatu, więc przed zakończeniem tego terminu, na który został wydany certyfikat, na przykład załóżmy, że wybraliśmy certyfikat na 2 lata, bo tak zakładamy, że będziemy prowadzić działalność, nie chcemy na przykład na dłużej wykupować tego certyfikatu, to przychodzi nam wiadomość, że w tych certyfikatach oczywiście mobilnych, chmurowych, na maila, że kończy się ważność i tam mniej więcej miesiąc przed ważne, żeby po prostu sobie kupić odnowienie tego certyfikatu. Odnowienie jest oczywiście tańsze, więc po prostu sobie odnawiamy ważność tego certyfikatu. Okej. Okay. To zanim jeszcze przejdziemy do pytań uczestników, czy chciałabyś coś jeszcze dopowiedzieć, coś co nie zostało tutaj, co nie wybrzmiało? No powiem Ci, że trochę że nie mieliśmy czasu na aby wszystko opowiedzieć, co było zaplanowane, ale może to dzięki pytaniom od słuchaczy się dowiemy, co najbardziej interesuje słuchaczy i spróbujemy na to odpowiedzieć. Dobrze, to w takim razie zapraszamy wszystkich uczestników do zadawania pytań na naszym czacie i już w trakcie naszej rozmowy pojawiło się pytanie od Pani Darii. Pytanie brzmi, w kontekście podpisania umowy o pracę, czy to pracownik musi podpisać ją podpisem kwalifikowanym, czy pracodawca? Jak to wygląda dokładnie? W standardzie zarówno pracodawca, jak i pracownik. Okej, okay, i Ty mówiłaś, że jeżeli wydajecie taki certyfikat, to wydajecie dla dwóch stron od razu, czyli jakby jeżeli zamawiającym jest pracodawca, to on od razu może za taki certyfikat zamówić i dla siebie, i dla kandydata, czy też osoby, z którą podpisuje ten dokument. Tak, dokładnie. Ja jakby tutaj muszę powiedzieć, że zazwyczaj dla pracownika organizacji jest wydawany taki certyfikat długoterminowy, bo przecież taka osoba w imieniu organizacji podpisuje bardzo dużo tych, albo zazwyczaj bardzo dużo umów z przyszłymi pracownikami, więc ona ma ten certyfikat długoterminowy, czy roczny, czy dwuletni. Natomiast dla przyszłego kandydata, akurat na platformie Authenti wydajemy taki podpis kwalifikowany miesięczny, krótkoterminowy, za który płaci nasz kontrahent i ten kandydat oczywiście nic za podpisanie takiej umowy fizycznie nie płaci, natomiast ma możliwość podpisywania całej dokumentacji pracowniczej, czyli ma możliwość tym podpisem krótkoterminowym, kwalifikowanym podpisać i umowę o pracę, i na przykład jakieś oświadczenia, które są zbierane, i kwestie dotyczące kwestionariusza danych osobowych, także tutaj są jakby różne możliwości, ale co do zasady, powinny podpisać podpisem kwalifikowanym dwie strony transakcji, natomiast są oczywiście możliwości tego typu, że pracodawca zawsze podpisuje kwalifikowanym, pracownik może podpisać podpisem zwykłym, ale w momencie, kiedy do pierwszy dzień jest w pracy, jeśli to jest praca taka, gdzie faktycznie się jakby osoby widzą, to pracodawca ma obowiązek jakby dostarczyć jakby wszystkie te informacje dotyczące jakby przyszłej pracy na piśmie, je potwierdzić. Jeżeli to zostanie zrealizowane, to w tym pierwszym etapie jest taka możliwość, żeby to było podpisem
tym zwykłym. Że są różne, różne powiedzmy modele, które można zastosować. My jako Authentic mamy też spore know-how. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to też zapraszam bezpośrednio kontakt z nami, z Authentic, to podpowiemy jakby różne możliwości. Ale co do zasady, powinien być to podpis kwalifikowany z dwóch stron. Okej, dzięki. Pytanie od pani Moniki. Czy można podpisać kilka dokumentów naraz? Na przykład jest umowa i ma kilka załączników, ale na każdym dokumencie jest potrzebny podpis. Jeżeli pani Monika pyta o to, że chce potem rozłącznie te dokumenty jakoś dystrybuować, to są takie możliwości. Akurat na platformie Authentic tylko w rozwiązaniach dedykowanych robimy taki podpis zbiorczy, ale są takie możliwości, specjalne takie moduły, które się tym zajmują, żeby taki podpis zbiorczy nakładać. Okej, dziękuję bardzo, Aniu. Pytanie od Łukasza. Czy można wyrobić podpis kwalifikowany zdalnie dla obcokrajowca? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja również chciałem dopytać o to, jak czy różni się jakoś podpisywanie umów z kontrahentami z zagranicy? Więc tutaj bym zabrał te pytania w jedno. Co jeżeli mamy kontrahentów z zagranicy? Można, natomiast wiadomo, że trzeba pozyskać jakby szerszy wywiad, tak, do jakiego certyfikatu. Jeżeli mamy potrzebę podpisania dokumentu takiego biznesowego, tylko wyłącznie, czyli nieurzędowego, to jest możliwość tak jakby w rozszerzeniu PADES podpisania takiego dokumentu z obcokrajowcem, ale a z kolei, jeżeli potrzebujemy taki podpis kwalifikowany uniwersalny, który też służy do komunikacji z administracją rządową, to jest to pytanie, można wydać na paszport osobie, która jest za granicą zdalnie podpis, ale ta osoba jakby akurat w przypadku podpisu Simply Sign musi mieć konto w polskim banku. Pytanie, czy takie konto ma. Czasami pracownicy na przykład tymczasowi mają konto w banku, bo ich wynagrodzenia są przelewane na polskie rachunki bankowe, więc w takiej sytuacji jakby jest to możliwe. I oczywiście, jeżeli paszport jest ważny w terminie ważności certyfikatu i z kolei ta biometryka twarzy z dowodu się zgadza, z paszportu się zgadza i ktoś nie ma jakiegoś różnego zdjęcia, że tutaj ta sztuczna inteligencja tego nie rozpozna, no to jest okej. Okay. Także trzeba spełniać, jest to możliwe, natomiast jest sporo warunków, które jakby determinują, czy faktycznie dojdzie do tego weryfikacji zdalnej. To, co mogę podpowiedzieć, jakby ktoś się interesował tym tematem, to na stronie Authentic mamy regulaminy identyfikacji zdalnej i tam są dokładnie wszystkie wymienione parametry, które umożliwiają zdalne wydanie certyfikatu kwalifikowanego. Okej, dziękuję, Aniu. Pytanie od Igora, właściwie do organizatora, czyli do mnie, czy link do webinaru będzie wysłany na mail, oczywiście, tak, wyślemy podsumowanie, jak już będzie udostępniony, więc proszę się nie martwić. I również od wiadomość od Igora, że bardzo wyczerpujący webinar i skorzystamy z oferty, więc bardzo się cieszymy. Ja też chciałam powiedzieć, że także zapraszamy do takiej komunikacji z firmą Authentic. Mamy specjalny zespół, który się komunikuje z naszymi przyszłymi klientami. Można się też sporo dowiedzieć o podpisach elektronicznych, po prostu kontaktując się przez formularz kontaktowy. Jeżeli ktoś myśli w ogóle o podpisie elektronicznym, ale jeszcze na ten moment nie jest gotowy na zakup albo po prostu ma jakieś wątpliwości, to też można się z nami skontaktować. My udzielamy takich informacji, także można bezpośrednio to zrobić. Także zachęcam do tego. Aniu, ja jeszcze mam od siebie jedno pytanie, takie dość, jak powiem, filozoficzne, ponieważ jakby to rozwiązanie dla mnie osobiście jest bardzo istotne z powodu właściwie swojej ekologii i tego, jak wpływa na środowisko. I to jest bardzo, bardzo ciekawe dla mnie, jakie branże, czy masz ze swojego doświadczenia, czy mogłabyś wskazać branże, które mają potencjał do tego, żeby bardziej się, tak nazwę to, odpapieżać. W sensie, czy są branże, w których jest wyjątkowo dużo takiej papierologii i czy są konkretne branże, które mogłyby rzeczywiście wpłynąć na to, jak wygląda biznes w Polsce?
Powiem Ci, że to jest o tyle trudne pytanie, że każda firma ma swoją specyfikę i wszędzie tam, gdzie mamy bardzo dużo papieru, to jest potrzeba tego, aby po prostu odpapierzać biznes i przechodzić na elektroniczne podpisywanie dokumentów, niezależnie w jakiej, za pośrednictwem jakiej platformy, czy za pośrednictwem jakiego konkretnego podpisu elektronicznego. Myślę, że to jest przyszłość, która jest nieunikniona. I wszyscy, niezależnie czy jesteśmy orędownikami jakby ochrony środowiska, drukowania tego papieru, przecież wytwarzania drukarek, zmieniania tuszów, tonerów, już nie mówiąc o jakimś czasie, który jest na to jakby przeznaczany, jakby siłą rzeczy to nas czeka prędzej czy później. Myślę, że jest bardzo dużo firm, które mają dużą świadomość takiej jakby ekologii, pewnego też, mają specjalną też politykę związaną z ochroną środowiska, także coraz więcej firm w Polsce poprzez tą świadomość jakby przechodzi na rozwiązania paperless, nie tylko w zakresie podpisywania dokumentów. To praca zdalna tak naprawdę jeszcze bardziej wymusiła korzystanie z tych wszystkich rozwiązań elektronicznych bez drukowania papieru. Teraz to, co muszę powiedzieć, co się gdzieś tam wydarzyło, to w ramach tego pierwszego lockdownu. Proszę sobie wyobrazić, że pracownicy po prostu nie mieli drukarek w domu, bo zawsze to było gdzieś tam w pracy dostępne. Dana osoba szła do pracy, pracodawca coś tam miał jakąś procedurę, gdzie to była potrzeba wydrukowania tego dokumentu, to się drukowało. Teraz, jak wszyscy pracujemy zdalnie, to w czasach tego pierwszego okresu pandemii po prostu był bardzo duży wzrost zakupu drukarek, bo po prostu fizycznie pracownicy w domu ich nie mieli, a była taka potrzeba, więc to się nie wiązało akurat z tą ochroną środowiska i z tą ekologią i z tym, że tak powiem, odpapierzaniem biznesu, ale teraz już po tych kilku miesiącach, tak jak widzimy, przygotowania naszych klientów, wielu firm do tego drugiego okresu trudnego dla nas, to widzimy, że jest większa świadomość zarówno ochrony środowiska, zarówno tego, że no, nie można każdemu pracownikowi drukarki, że tak powiem, zabudżetować i potem dać, tylko faktycznie przechodzi się na te rozwiązania paperless i te rozwiązania, które umożliwiają właśnie zdalne funkcjonowanie z kontrahentami, z klientami czy z pracownikami, którzy są jakby gdzieś tam za granicą, tak? A akurat w tym momencie nie są dostępni tu i teraz. Okej, czyli właściwie dotknęłaś takich trzech głównych powodów, dla których warto ten biznes odpapierzać, czyli ekologia, o której ja zacząłem mówić, oszczędność pieniędzy, konkretna oszczędność pieniędzy i oszczędność czasu, o której mówiliśmy już dość dużo. Więc ja myślę, że to są wystarczające powody, żeby myśleć o... O właśnie, tutaj nawet miałaś taki... Miałam taki slajd, no i niestety tak ograniczony czas, nie udało nam się o wszystkim powiedzieć, to co było zaplanowane na dzisiejszy webinar. Podpis elektroniczny w praktyce to jest bardzo takie szerokie zagadnienie. Myślę, że dla każdej specyfiki biznesu to trochę będzie miało inny wymiar i innych problemów dotyka. Natomiast to, co nas cieszy, to przede wszystkim taka zmiana mentalna, tak? Bo to mniej chodzi trochę, Mateusz, o tą taką ekologię, bardziej o mentalność, tak? W wielu firmach jeszcze, chociaż to się bardzo dynamicznie zmienia, ale jeszcze jest takie przekonanie, że to, co jest na papierze, to, co jest podpisane długopisem, to jest wiążące prawnie, że to na pewno jest słuszne, a niewielu z nas sobie zdaje sprawę, jak trudno jest udowodnić złożony podpis właśnie taki długopisem na dokumencie. Jeżeli po 2 czy po 3 latach, a nawet po 10, zdarzy się taka sytuacja, że mamy spór sądowy z kontrahentem, no to pamiętajmy, że żeby sprawdzić podpis taki na dokumencie, no to musimy powołać grafologa, musi się, że tak powiem, odbyć ekspertyza, czy ten podpis faktycznie jest podpisem tej osoby. Jeżeli mamy taką sytuację, że ta osoba, nie wiem, że ten cały proces jest po 10 latach, pamiętajmy, że ludzie, ten wzór podpisu każdego człowieka się zmienia. Tak, na przestrzeni lat. I może być też tak, tak jest też w bankach, że
po 2, czy po 3, po 5 latach ten podpis danej osoby może być zupełnie inny i potem ta ekspertyza wcale nie musi być taka, jeżeli oczywiście jest taki spór między stronami, że to nie mój podpis, tak, to ta ekspertyza wcale nie musi wyjść pozytywna. A w przypadku podpisu elektronicznego na dokumencie to jest tak naprawdę zero-jedynkowe. Albo mamy podpis elektroniczny w dokumencie, albo go nie mamy. Także tutaj nie musimy powoływać eksperta, chyba że na przykład nie ma konserwacji podpisu lub nie ma kwalifikowanego znacznika czasu i inne elementy jakby nie zostały zapewnione. Ale co do zasady, to jest zero-jedynkowe. Także warto tutaj taką świadomość budować, że to jest bezpieczne rozwiązanie. Bezpieczne, dostępne dla każdego i po prostu ułatwia prowadzenie biznesu. Także myślę, że jakby tutaj taką obszarem, który jeszcze cały czas jest jakby zwiększany, ale mimo wszystko to jest mentalność. Tak, mentalność, edukacja. Ale jakby widzimy ten ostatni gorący okres, który jest na świecie, jakby spowodował szybko tą transformację cyfrową, która i również jakby wymuszono trochę edukację, konieczność korzystania z takich narzędzi elektronicznych, czy do podpisywania, czy to po prostu do komunikacji z klientami, z kontrahentami, z pracownikami. Aniu, bardzo Ci dziękuję za taką obszerną, merytoryczną wypowiedź, za odpowiedź na nasze pytania. Chciałbym też Ci powiedzieć, że my jako klient również Authenti, jako Wasz partner jesteśmy naprawdę wyjątkowo zadowoleni, że możemy w taki sposób właśnie transformować nasz biznes i odpowiadać na potrzeby również naszych klientów w taki sposób. I muszę się zgodzić z tym, że ta transformacja biznesów w Polsce, co widzimy na przykładzie naszych klientów, jest czasami po prostu wymuszona tą sytuacją, no ale nie będziemy patrzeć na motywację, jeżeli to ma pozytywne efekty, w związku z czym... Tak, ja tutaj chciałam dodać, bo Mateusz, myślę, że też może być to interesujące dla słuchaczy, którzy może są potencjalnymi waszymi klientami. Firmy faktoringowe bardzo w szerokiej skali korzystają z platformy Authenti właśnie do podpisywania umów faktoringowych. Teraz w szczególności w tym czasie pandemii często taka sytuacja występuje, że potrzebujemy zwiększać jakby ten procent płynności finansowej. Zdarzają się jakby przestoje w opłacaniu faktur. I takie firmy, które udostępniają ICF, tak jak mówię, naprawdę bardzo dużo, udostępniają narzędzia elektroniczne do właśnie podpisania na przykład takiej umowy faktoringowej, to wspomagają biznes, bo jeżeli mamy taką sytuację, że potrzebujemy środków na zakup towaru, tak, a wiemy, że jeszcze dostawca nam nie zapłacił określonej kwoty wymagalnej i zostało bardzo mało czasu, na przykład jeden dzień, to taka firma, która ma możliwość nadania podpisu umowy do podpisu elektronicznie, na przykład BB Financial Services, to może z tym kontrahentem podpisać w ciągu jednego dnia, oczywiście po odpowiednim screeningu, taką umowę. Więc i to jest jakby dla dwóch stron korzystne, że no nie trzeba się denerwować, że tego finansowania nie dostaniemy, także już po tym etapie weryfikacji, to jest po prostu szybki proces i szybko możemy otrzymać te środki wynikające z umowy faktoringu, także wszędzie to się tak naprawdę przydaje i warto jakby tutaj zdawać sobie sprawę, że często jakby fajnie jest, że możemy poświęcić swój czas na doprecyzowanie czy szczegółów umowy, czy po prostu podpytanie się w relacjach właśnie z kontrahentem o wiele rzeczy, niż skupiać się na tym ostatnim etapie, który powinien być przyjemny, tak? Który powinien być intuicyjny, który nie powinien w żaden sposób wiązać się z jakimś stresem, że nie mam podpisu, nie wiem jak to zrobić, jest to dla mnie jakieś utrudnione albo po prostu żeby nie zajmować sobie czasu, to ja po prostu podpiszę na papierze i tyle. Tak? Także zachęcamy do tego, żeby po prostu korzystać z tego typu narzędzi. Dokładnie. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, bardzo wszystkim dziękuję za udział w naszym webinarze. Dziękuję Tobie, Aniu, za tą wypowiedź. Mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość porozmawiania w takiej formie lub innej, bo również prawdopodobnie będziemy
będziemy rozpoczynać serię naszych podcastów, do których również zapraszam, a wiem, że firma Autenti również planuje swój cykl webinariów, w związku z tym już również naszych uczestników, naszych klientów zapraszam do firmy Autenti i życzymy wszystkim Państwu zdrowia i spokoju. Tak, ja również, że tak powiem, przychylam się zdrowia, spokoju i, że tak powiem, szybkości w prowadzeniu biznesu, jak najwięcej narzędzi, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.